wśród wszystkich elementów służących do diagnozowania pacjentów bardzo dużą rolę spełniają badania laboratoryjne. W przypadku chorób wewnętrznych to jest nawet ponad 60%, jeżeli chodzi o przydatność, o wykorzystanie tych wyników badań. Badania laboratoryjne mogą być wykonywane w różnych materiałach biologicznych. Może to być krew, krew pełna, krew pobierana na skrzep, krew, która jest pobierana na antykoagulanty. Może to być mocz, może to być płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała, różnicowanie przesięków, wysięków. W jaki sposób pacjent powinien się prawidłowo przygotować do pobrania krwi? Pewne działania powinny być, mieć już miejsce na nawet 3 do 5 dni przed pobraniem krwi, a mianowicie pacjent powinien być w swojej standardowej diecie, nie powinien jej zmieniać nagle przed pobraniem, nie powinien przechodzić żadnych głodówek, bo efekt, jaki osiągnie przez to, może być odwrotny od zamierzonego. Należy powstrzymać się przez ten okres od stosowania suplementów diety, wszelkich ziół. Na 1 do 2 dni przed pobraniem nie należy pić alkoholu, ograniczyć inne używki, na przykład kawę. Natomiast na dobę przed pobraniem krwi nie należy też wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego. Te wszystkie czynniki mogą w istotny sposób wpłynąć na wyniki badań laboratoryjnych. Na badanie zgłaszamy się rano, po nocnym spoczynku, najlepiej w godzinach między 7 a 10, gdyż niektóre parametry, na przykład hormony, charakteryzują się tak zwanym rytmem dobowym, a więc ich stężenia mogą ulegać zmianie w ciągu dnia. Ważne jest, żeby pacjent był na czczo. Co to znaczy? Że ostatni posiłek dnia poprzedzającego badanie powinien być około godziny 18 i powinna być to lekkostrawna kolacja. Potem dopuszczalne jest picie jedynie wody. Tak samo rano. Nic pacjent nie je, natomiast dopuszczalne jest kilka, 2-3 łyki wody. Godzinę przed pobraniem nie powinno się też palić tytoniu i to są takie zasady, które powinny być przestrzegane, jeżeli chcemy, żeby wyniki, czy to badań profilaktycznych, czy też okresowych, były wiarygodne. Badania biochemiczne polegają na oznaczaniu ilości stężenia składników występujących we krwi, takich jak elektrolity, węglowodany, lipidy, białka. Są to substancje, związki, które fizjologicznie występują we krwi i są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Normalnie występują w określonym zakresie wartości prawidłowych, natomiast wszelkie odstępstwa stężenia, czy to z tym podwyższone stężenie, czy obniżone, może być zarówno przyczyną danej choroby, jak i następstwem tej choroby. I na podstawie oznaczenia tych parametrów możemy właśnie rozpoznać daną chorobę. Najprostszym przykładem jest cukrzyca, gdzie niezbędnym badaniem jest oznaczenie stężenia poziomu glukozy we krwi i między innymi na tej podstawie właśnie rozpoznawana jest cukrzyca. Wykonujemy badania z zakresu diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych oraz ocenę biomarkerów choroby Alzheimera, umożliwiające zdiagnozowanie pacjentów bez jakichkolwiek objawów klinicznych już 20 lat przed pojawieniem się pierwszych symptomów choroby. Badania te wykonujemy głównie w płynie mózgowo-rdzeniowym. Pierwsze symptomy choroby Alzheimera to tak naprawdę zaburzenia pamięci. Pamięci epizodycznej, krótkotrwałej, czyli najświeższe informacje, które przyswajamy, pacjent zaczyna tracić. Morfologia krwi obwodowej jest to najczęściej wykonywane podstawowe badanie krwi. Pozwala ocenić ogólny stan zdrowia organizmu oraz wykryć takie schorzenie jak niedokrwistość, stan zapalny czy choroba nowotworowa. Badamy składniki krwi, które powstają w szpiku kostnym, czyli w działającej bez ustanku fabryce krwinek czerwonych, czyli erytrocytów, krwinek białych, czyli leukocytów oraz płytek krwi. No te komórki odgrywają niezmiernie ważną rolę dla zdrowia i życia każdego człowieka. No wiadomo, że erytrocyty transportują tlen z płuc do wszystkich komórek, tkanek, narządów po to, żeby mogły prawidłowo funkcjonować.
Leukocyty zapewniają nam odporność na wszelkie choroby, począwszy od infekcji, po nowotwory. Natomiast płytki krwi chronią nas przy skaleczeniu przed utratą tego bardzo cennego płynu. Krzepnięcie krwi jest to proces fizjologiczny, hamujący krwawienie i zapobiegający nadmiernej utracie krwi. Czy to będzie nadmierna skłonność do krwawień, czy nadmierna skłonność do krzepnięcia, jest to proces niepożądany. Każdego dnia mamy do czynienia z bakteriami, wirusami i innymi patogenami. Za kontakt z nimi odpowiada układ odpornościowy. Odporność nabywamy przez całe życie. Z tą, z którą mamy kontakt od początku, jest to odporność wrodzona. Ta, która doskonali się w ciągu naszego życia, jest to odporność nabyta. Za układ odpornościowy odpowiadają m.in. komórki układu białokrwinkowego, granulocyty obojętnochłonne, limfocyty, makrocyty, makrofagi. Możemy określić, jakie mamy rodzaje limfocytów. Możemy je podzielić na te, które produkują przeciwciała i te, które walczą z wirusami w danym momencie. Koncentrujemy się przede wszystkim na diagnostyce przesiewowej chorób wirusowych. W głównej mierze oznaczamy przeciwciała skierowane przeciwko danemu patogenowi. Wykrycie przeciwciał w konkretnej klasie sugeruje nam, czy pacjent choruje, czy też w przeszłości miał kontakt z patogenem na skutek zakażenia czy też szczepienia. W pracowni analityki ogólnej wykonujemy podstawową diagnostykę chorób nerek i układu moczowego, przede wszystkim na podstawie badania ogólnego moczu. Zalecamy dla pacjenta przed badaniem ogólnym moczu na 3 dni poprzedzające badanie wstrzemięźliwość płciową. Ważne jest, żeby pacjent pozostał na swojej takiej standardowej diecie, ale prosimy, żeby w tej diecie unikał produktów, które silnie zmieniają barwę, typu czerwone buraki, karoten. Istotną kwestią jest, żeby pacjent pił tyle, ile zazwyczaj, czyli żeby to nawodnienie było standardowe, nie więcej niż zazwyczaj. Dodatkowo istotną kwestią jest, dzień poprzedzający badanie prosimy, żeby był spokojny, jeśli jest to możliwe, pozbawiony wysiłku fizycznego, jeśli też jest to możliwe, to pozbawiony stresu. Dodatkowo bardzo ważną kwestią jest u pacjentów, którzy suplementują witaminę C, ważne jest, aby taką suplementację zakończyć na 2 dni poprzedzające badanie, ponieważ to powoduje uzyskanie wyniku niestety fałszywie ujemnego dla niektórych parametrów, które oceniamy podczas badania ogólnego moczu. Kolejną kwestią, na którą chciałabym zwrócić uwagę, jest taka standaryzowana procedura pobrania materiału, jeśli chodzi o pobranie moczu do badania ogólnego. Dobrze by było, żeby pacjent pobrał mocz po nocnym wypoczynku, po porannej toalecie, metodą tak zwanego środkowego strumienia, co oznacza, że pierwsza porcja moczu ma trafić do toalety, a druga powinna być pobrana do takiego kubeczka zakupionego w aptece, dedykowanego do tego badania. My diagności dodatkowo zalecamy, żeby ten pojemnik był sterylny, podobnie jak na badania mikrobiologiczne. Minimalną objętością takiej próbki to jest 10 ml i co ważne, taka próbka ma trafić do laboratorium jak najszybciej, w nieprzekraczalnym czasie, do 2 godzin, a później tam zostaje właściwie okodowana i rozpoczyna się diagnostyka takiej próbki. Zajmujemy się diagnostyką chorób pasożytniczych. Jeżeli chodzi o materiały, z jakimi pracujemy, głównie jest to kał i krew pobrana od pacjenta. Mogą być też inne materiały, ale one zdarzają się zdecydowanie rzadziej. Kał powinien być pobrany do takich pojemników z łopatką. Na badania parazytologiczne powinny to być pojemniki czyste, suche, nie muszą być jałowe. Jeżeli chodzi o ilość, pobieramy połowę albo 2/3 takiego pojemnika. Pacjent powinien nam przysłać do badania 3 próbki i te próbki powinny być pobrane w odstępie 2-3-dniowym. Każda próbka oczywiście powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem pacjenta. To co ważne, przed badaniem pacjent nie powinien zmieniać diety. Jeżeli przyjmuje leki, taka informacja powinna się znaleźć na opakowaniu. Też to co ważne, kału nie należy pobierać z muszli klozetowej.
Można zastosować specjalne nakładki na sedes, one są do kupienia w aptece. Można użyć nawet jakiejś miski czy nocnika, tylko te naczynia powinny być umyte i wyparzone. Ewentualnie można nawet skorzystać z papieru toaletowego. Jeżeli chodzi o czas na transport materiału, do 2 godzin. Jeżeli się nie uda, to taką próbkę należałoby wstawić do lodówki i w lodówce można ją przechowywać do 24 godzin. Badanie mikrobiologiczne polega na tym, że z materiału dostarczonego do badania próbujemy wyhodować ten czynnik, zidentyfikować go, zrobić antybiotykooporność, czyli ustalić, które antybiotyki są wrażliwe, które oporne, wykryć mechanizmy oporności, wydać do tego wynik z komentarzem ułatwiającym lekarzowi podjęcie decyzji, czym pacjenta konkretnie leczyć. Materiał do badań mikrobiologicznych musi być pobierany na początku trwania choroby infekcyjnej, bo wtedy mamy przewagę tego czynnika etiologicznego. On dominuje nad florą fizjologiczną. Łatwo nam wyizolować czynnik odpowiedzialny za zakażenie. Nasze badanie jest wielodniowe, czasem trwa 3-4 posiewy krwi, jeszcze dłużej. Badanie mikrobiologiczne ułatwia znalezienie skutecznego antybiotyku. Żyjemy w dobie poantybiotykowej. Bakterie wypracowały coraz szersze mechanizmy oporności na leki. Rokrocznie zwiększają się odsetki oporności na leki, a ilość antybiotyków do użycia u pacjenta jest ograniczona, prawda? Odkryto już wszystkie możliwe miejsca, w które antybiotyk może zaatakować, więc trzeba je racjonalnie użytkować. Zatem zadbajmy o siebie, przynajmniej tak starannie jak o własny samochód, któremu należy się przegląd przynajmniej raz w roku.